opowiadam to wszystko spod lady. Postąpiłem z nią tak samo, to znaczy samą butelkę wylałem do zębu, z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie... Poszedłem na teatrologię trochę przez pomyłkę. I wymyśliłem sobie, że pojadę ten cały bieg na tej Szwedce. Pamiętam ostatnie moje spotkanie z Jerzym Trelą. I tak mi się czasami zdarza i to są moje największe wpadki. Była wiosna 1992 roku. W wieżowcu Telewizji Polskiej, nieistniejącym już zresztą, przy ulicy Woronicza 17, mieścił się tam zarząd Telewizji Polskiej plus różnego typu biura. Kłębił się w tym budynku niesamowity tłum ludzi, którzy zgłosili się na konkurs do pracy w redakcji sportowej telewizji. Wśród tych ludzi było dwóch niedawnych absolwentów szkoły teatralnej w Krakowie. Jedną z tych osób byłem ja. Drugą natomiast znakomity obecnie dziennikarz, prezenter, komentator telewizyjny, człowiek wielu pasji, człowiek wielu nieprawdopodobnych talentów, mój dzisiejszy gość, Przemysław Babiarz. Cześć, Edziu. Właśnie usiadłem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście, to był kwiecień 1992 roku. Cóż za czasy. Minęło właśnie 30 lat. Cholera. Dokładnie. I wiesz co, próbowałem tak troszkę nieudolnie, ale tak odwzorować pana Włoszańskiego, który prowadził między innymi jedno ze szkoleń z nami. Nie zapomnę nigdy jego tekstu. Pamiętasz? No, kilka pyta pamiętam, się, pyta no. się, mówi tak, państwo do jakiej redakcji? Nas tam było 8 czy 9 osób. Tak. My mówimy do redakcji sportowej. On tak spuścił głowę, pokiwał z politowaniem. My mówimy, a dlaczego, co się stało? On mówi, no, kłębowisko żmi. Takie opinie krążą w redakcji sportowej. Nie? Ale ty to po latach masz, ja też parę lat tam pracowałem. Mamy doświadczenia. Generalnie życie jest takim miejscem, gdzie ciężko walczyć o różne, szczególnie w miejscach właśnie takich jak redakcje sportowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie było tak źle. Nie było tak źle, dlatego że Bogusław Wołoszański opisywał pewnie tym powiedzeniem sytuację od 2, 3, 4 lata wcześniejszą w tej naczelnej redakcji sportu i rekreacji. Kiedy myśmy przyszli, to kilka osób stamtąd akurat zwolniono. To były osoby w różnym stopniu powiązane z poprzednim systemem i jakby cały ten, bo myślę, że na tamtej z lat 80. i wcześniejszej redakcji sportowej ciążyły właśnie te układy takie, a to ze służbami, a to powiązania jakieś partyjne. Natomiast wtedy wszystko jakby odelżyło. Zostali ci ludzie, którzy naprawdę zajmowali się sportem, a nie pilnowaniem innych, czy prawomyślnie do wszystkiego podchodzą. I zrobił się taki korytarz dla młodych ludzi. Zygmunt Lenkiewicz, który wtedy był szefem tej naczelnej redakcji, postanowił, że trzeba przyjąć kilka nowych osób w perspektywie Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, bo one przecież tam się zaczęły za kilka miesięcy. I wtedy ogłoszono konkurs. Nie wiem, w jakiej ciebie to sytuacji zostało zawodowo-życiowej, ale mnie na przykład zostało to, ten konkurs, jego ogłoszenie w takiej sytuacji, że mnie się kończył kontrakt w teatrze. To znaczy zapowiedziano mi, że już nie przedłużą ze mną w Teatrze Wybrzeże kontraktu. Rozglądałem się za nową pracą, a tu tymczasem takie ogłoszenie w telewizji, Krystyna Loska, która mówi, że Naczelna Redakcja Sportu i Rekreacji poszukuje kandydatów na prezenterów i komentatorów i prosimy się zgłaszać, wysyłając do nas na adres tam Woronicza 17 00909 Warszawa swoje życiorysy i aplikacje. I ja tak nie miałem specjalnie nadziei, rodzina mnie wypchnęła, bo wiedziała, że się całe życie interesowałem sportem, tak zresztą jak i ty. Po prostu. Siedziałem z nosem w gazetach, no i oczywiście oglądałem wszystko, co się dało oglądać w telewizji. I rodzina mówi, słuchaj, musisz spróbować, bo ty zawsze miałeś do tego serce, a to trzeba raz w życiu. No i wysłałem to, bez specjalnych nadziei. I tu nagle przychodzi list i zaproszenie na konkretny termin. I wiesz, ja nie pamiętam, czy to był 10 kwietnia, czy 15 kwietnia. Wiem, że to się zbiegało z finałami NCAA w koszykówce. Bo w przeglądzie sportowym, który kupiłem sobie na Dworcu Centralnym, kiedy wysiadłem z pociągu z Gdyni, bo wtedy przyjechałem z Gdyni, był akurat
opis meczu finałowego. Ja to tak szedłem na piechotę z dworca centralnego na Woronicza, to jest 5-6 kilometrów i co jakiś czas siadałem i czytałem kolejny artykuł i tak sobie tam doszedłem. Okej, a ja omal nie spóźniłem się, jeśli chodzi o moją pracę dziennikarską w TVP wtedy, bo w ogóle nie wiedziałem o tym konkursie, tylko tak się akurat złożyło, że byłem w Teatrze Osterwy w Lublinie z Piotrkiem Borowcem, między innymi swoim kolegą z roku, bo proszę Państwa, my jesteśmy z Przemkiem rówieśnikami, tylko tak się ułożyło, że ja byłem jakby rok wcześniej w szkole teatralnej, natomiast miałem w Teatrze w Lublinie kolegę Andrzeja Golejeckiego, który grał między innymi w Wyjściu awaryjnym tego kryminalistę, który tam został namaszczony na tego męża tej dziewczyny, która była w ciąży. Bardzo skoczny redaktor z telewizji, jak tak. się okazało. I słuchaj, i Andrzej Golejecki, tak, akurat jechałem z nim w Warszawie samochodem, bo ponieważ Lublin blisko Warszawy, tam wpadaliśmy nieraz i tak rozmawiamy, ja mówię, słuchaj, no teatr teatrem, ale tam sobie coś miałem udowodniłem, ale tak kurczę, całe życie się interesuje sportem. Chętnie bym tak kiedyś się kurczę do redakcji sportowej jakoś tam postarał dostać, nie, ale jakieś tam studia dziennikarskie do tego. A on mówi, słuchaj, ja mam kolegę, na roku z nim byłem, Rysiek Łabędź się nazywa, tam on był na roku z Dortą Stalińską, z Kołbasiukiem między innymi i tak dalej. Mówi, ja do Ryśka, to nie było komórek. Mówi, jakoś tam się dodzwonię, zapytam co i jakie są opcje, czy może tam jakiś staż by cię przyjęli, coś takiego. I wyobraź sobie, że następnego dnia on dzwoni do mnie na domowy telefon i mówi, słuchaj, wiesz co, okazuje się, że jakiś konkurs był do telewizji. Już jest termin składania podań się skończył, ale jutro Rysiek Łabędź powiedział, żebyś natychmiast, już tam jakieś CV wyskrobał, jakieś zdjęcia zrobił, żebyś przyjechał tam na dół do tego głównego budynku. No i tam przyjechałem, Rysiek po mnie zszedł i mówi, no wiesz co, już jest po czasie, ale tam parę dni minęło, ale jeszcze może ten Włodek Czarnowicz odpowiada za to. No tak, Włodek był zastępcą wtedy i odpowiadał za ten konkurs poniekąd tak, też. No i właśnie tak, wchodzimy do gabinetu i Włodek Czarnowicz tak siedzi za biurkiem i Rysiek Łabędź mówi, no to jest spóźniarski, to Edward Durda niejaki. On tak, duży mężczyzna, miło, co pan chciałby komentować? Ja mówię, piłkę nożną, ewentualnie boks, dobrze przyjmujemy i tak dalej. No tak się skończyło. A potem no rzeczywiście już te tłumy ludzi, nie przebrałem, tam kilka dni trwały te eliminacje i tą 8 czy 9 z nas tam... 10. Czy 10 było nawet, nas 10. Tak. Rysiek Chomicz był między innymi potem świętej pamięci. Stasiu Snopek, który do dzisiaj pracuje. Robert Budkus. Był Robert Budkus, był Paweł Maciąg, syn znanej aktorki Barbary Brzezińskiej. Natomiast pamiętasz, kiedy Paweł przedstawiał? Bo każdego z nas pytał państwo, kim jest tym, a pan kim jest? On powiedział, że jest modelem. Cały czas tak się podświetliwać. Ale to jego zdjęcia można było w przekroju zobaczyć. Tak. Agnieszki Maciąg zresztą były mąż i tak dalej. Dobra, Przemek, ale to jest tak. Jesteśmy w tym momencie, który dla każdego z nas był jakimś takim zasadniczym momentem zmiany, jeśli chodzi o pracę zawodową. Natomiast generalnie rzecz biorąc, pochodzisz z Przemyśla, z miasta, które ma też wspaniałe tradycje. Z tego co wiem, jesteś w Przemyślu zakochany. Tam się kształtowałeś, bo przecież pierwszym kierunkiem studiów, na który się zdecydowałeś, była teatrologia. To z czegoś wynikało. Wy tam mieliście Fredreum bodaj i tak dalej, i tak dalej. Jak mówiono, najstarszy, nieprzerwanie działający teatr amatorski w Europie, Teatr Fredreum, to był właśnie w Przemyślu. Ja naturalnie nie byłem może członkiem stałego zespołu Fredreum, ale tak się złożyło, że kiedy miałem 16 lat, Fredreum obchodziło okrągły jubileusz i z tej okazji przygotowano fragmenty 4 klasycznych komedii, czyli Zemsty, Ślubów Panieńskich, Męża i Żony i Pana Jowielskiego. I mnie taki bardzo zacny pan reżyser, a w czasie wojny ważna postać w Armii Krajowej na tym obszarze, pan Mroczkowski, nieżyjący już, on zaprosił mnie do roli Gustawa w Ślubach Panieńskich. No i mnie, kilkoro moich kolegów, koleżanek z liceum, no i przygotowywaliśmy to wszystko. Oprócz tego aktorzy, ci dorośli, grali w tych innych sztukach. No i jakoś to przyjemnie poszło. Oprócz tego ja też miałem inklinacje kabaretowe. W liceum założyliśmy taki kabaret ze starszymi kolegami, fragmenty kabaretu Dudek. Tam żeśmy sobie... Ja byłem o tyle specjalistą w tej sprawie, że znałem po prostu na pamięć wiele skeczów, bo miałem płytę kabaretu Dudek i ponieważ słuchałem jej całe poprzednie życie, czyli ładnych kilka lat, więc nauczyłem się ich na pamięć. Ale takie były korzenie. Poszedłem na teatr trochę przez pomyłkę w wypełnianiu formularza, dlatego że ja miałem, dzięki temu, że byłem olimpijczykiem z Olimpiady Centralnej z polskiego, to nie musiałem zdawać na studia polskiego, tylko miałem od razu zaliczoną ocenę bardzo dobrą. Chciałem pójść na UJ, na polonistykę. I jak wypełniałem formularz, to tam było polonistyka nauczycielska i nienauczycielska. A ponieważ ja nie bardzo chciałem być nauczycielem, podkreśliłem nienauczycielska. Jak przyjechałem na egzaminy, to był 82 rok, to okazało się, że to jest albo teatralogia, albo filmoznawstwo.
Mogłem sobie wybrać. Zdecydowałem teatrologię i w ten sposób trafiłem na teatrologię. Tam zresztą też były warsztaty teatralne raz w semestrze, znaczy trzy poniedziałki z rzędu w Teatrze 38 przy Rynku Głównym miewaliśmy takie warsztaty, więc tam po raz kolejny otrzaskiwałem się z teatrem. Tak to wyglądało. Ja ci powiem akurat, ja też w związku z studiami miałem taki mały przypadek, że miałem zdawać początkowo na Akademię Wychowania Fizycznego i złamałem sobie w maju palca u ręki. W związku z tym nie mogłem podejść do egzaminów sprawnościowych i w związku z tym musiałem w ostatnim momencie zmieniać. I tak się wpadłem w panikę, co ja mam robić. I kolega, który zdawał na AGH do Krakowa, namówił mnie, żebym zdawał. Czyli na podaniu, jak było AWF, AGH, tam niewielkie trzeba było długopisem Mazienica zrobić. I on mi tak wytłumaczył. Mówi, słuchaj, wiem, że jesteś tam niespecjalnym uczniem, jeśli chodzi o matematykę i fizykę, ale mówi, to wiadomo, w czasach tamtych wojsk jeszcze nas ścigało, tak, nie? Tak, tak. Mówi, to dostaniesz się przynajmniej na studia, bo tam niecała jedna osoba na miejsce zdaje i potem pierwszy semestr przetrwasz, wiadomo, potem jakieś egzaminy, coś przeciągniesz, już będziesz sobie mógł tam w czerwcu czy w lipcu zdawać, gdzie chcesz. I on mówi do mnie, ja nie jestem noga, jak te zadania będę rozwiązywał. Mówi, nie przejmuj się, to jest jedna wielka aula tego AGH, ja sobie siądę, każdy gdzie chce, ty obok mnie albo za mną, ja napiszę te zadania, dam ci i tego i tak dalej. Okazało się w praktyce, że byliśmy w zupełnie innych budynkach. Oczywiście oblałem ten egzamin, on zresztą też oblał, będąc w innym budynku, mimo że był najlepszym w klasie matematykiem i fizykiem, tylko że podszedł jesienią do poprawkowej sesji i się dostał. No ale to tyle, jeśli o to chodzi. Natomiast słuchaj, ja uwielbiam, bo ty, jeśli chodzi o kabaret starszych panów, miałeś parę takich różnych swoich ulubionych, tego odważyłbyś się teraz przypomnieć coś? Z kabaretu starszych panów? No. Wiesz co, pewnie bardziej kabaret Dudek. Dudek też, oczywiście. Bo oczywiście natomiast kabaret starszych panów również i znam też na pamięć trochę tekstów, ale to są przeważnie piosenki. Natomiast kabaret Dudek to też dialogi i monologi. No właśnie, ja ci jeszcze wejdę w słowo na sekundę, bo mówiłeś o tam o zemście i tak dalej, tych wszystkich utworach. Pamiętam, jak z jaką gracją zawsze wypadałeś, tych niszczę kropla z kapie, albo coś tam w tym sensie. Cienkusz deresz, panie bracie, to zawsze genialnie to mówiłeś. Cienkusz deret na to śmiało. Istna lura, panie bracie, cóż, lepszego to nie macie? Wybacz ważmość, lecz nie stało. Otóż to jest szlachta nasza. Siedzi na wsi, sieje, wieje, zrzędzi, nudzi, gdyra łaje, a dać wina to nie staje. A jak wreszcie przyjdzie flasza, samą maścią już odstrasza. Potem prosi, jeśli łaska, nie proś, nie nudź, chreczko sieju, lecz lepszego daj u diaska. Ależ mości dobrodziej. To oczywiście między Papkinem a Milczkiem. Rejentem Milczkiem jest ta. Kapitalne. Natomiast kiedy robiliśmy imprezy takie gdzieś tam już właśnie w momencie, kiedy byliśmy na Woronicza, no to rzeczywiście kabaret Dudek był tym, którym rozbawiałeś całe towarzystwa i ta słynna... Rozbawialiśmy razem. No tak, ja miałem tam swoją działkę, natomiast ty jako człowiek, który opowiadał te wszystkie skecze z Dudka, właśnie to było coś genialnego, ten skecz z tą butelką na drugą stronę odwróconą i tak dalej. Miałem w domu 12 butelek jalowcówki. Żona poleciła mi zawartość wszystkich bez wyjątku. Butelek wylać do zlewu. Postanowiłem spełnić żądanie żony. Odkorkowałem więc pierwszą butelkę i wylałem całą jej zawartość do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem drugą butelkę, postąpiłem z nią tak samo, to znaczy całą butelkę wylałem do zlewu z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem trzecią flaszkę i wylałem jej zawartość do butelki z wyjątkiem jednej szklaneczki, którą sobie wypiłem. Następnie odkorkowałem czwartą i upiwszy z niej nieco, wylałem butelkę do szklaneczki. Następnie wyciągnąłem butelkę z kolejnego korka, wypiłem jedną szklaneczkę i wylałem resztę w siebie. Po czym wyciągnąłem zlew z kolejnego korka i wylałem butelkę sobie do gardła, po czym wyciągnąłem z gardła kolejną butelkę i wylałem całą jej zawartość do zlewu, z wyjątkiem jednej szklaneczki, które sobie wypiłem. Następnie wyciągnąłem korek z kolejnej butelki, wylałem zlew do butelki i wypiłem korek. Kiedy miałem je wreszcie wszystkie opróżnione, jedną ręką zatrzymałem dom i porachowałem butelki, których było 24. Kiedy nadjeżdżały ponownie, porachowałem je jeszcze raz i okazało się, że jest ich 72. A potem, kiedy nadjechały domy,
porachowałem je także. Wreszcie, kiedy miałem już porachowane wszystkie domy i wszystkie butelki, przystąpiłem do zmywania. A więc wywróciłem każdą z nich na lewą stronę, wypłukałem i wytarłem do sucha. Następnie poszedłem i opowiedziałem o wszystkim mojej drugiej połowie. Ludzie, mam najżońszą miluś na świecie. Tak, i to był genialne, oczywiście Edward Dziewoński, twój imiennik, wielki Edward Dziewoński, którego właściwie naśladowałem w tym wszystkim, no bo on tak genialnie kreował, tak powiedział ten monolog, że wystarczyło nauczyć się wszystkich intonacji. Ja mam dobry słuch, posłuchałem tego 1000 razy. I to był element mojej prozy współczesnej, który zaprezentowałem na egzaminie wstępnym do szkoły teatralnej. No, proszę i w bardzo. Tejże szkole teatralnej na egzaminie wstępnym otrzymałem następujące zadanie. Już po powiedzeniu tych butelek przewodnicząca komisji, pani profesor Kwiatkowska, a może ktoś powiedział do mnie, żebym podszedł do pana Jerzego Sztura, który siedział wtedy tak troszeczkę z kraju tego stołu, żebym usiadł przed nim i wyobraził sobie, że on jest komisarzem policji, ja jestem mężem, którego zamordowano żonę, przy czym ja jestem podejrzany o zamordowanie żony. I żebym wszystko to wyraził tekstem butelek, który przed chwilką mówiłem. Czyli musiałem, i tak podszedłem do Jerzego Sztura, bo tak człowiek z jakąś taką nadzieją podchodzi. Zawsze no, słynna postać, wielki aktor. Spojrzałem mu w oczy, on miał taki temat zero w oczach, taki, który nic nie wyrażał, absolutnie, ani tak, ani nie, ani wesoło, ani smutno, po prostu patrzył i zauważyłem, że ma inną barwę tęczówek w dwóch oczach. I tak strasznie mnie to zahipnotyzowało przez chwilkę. No i zacząłem jakoś mówić, że no miałem w domu dwa. No i jakoś tak próbowałem to wszystko zrobić tymi butelkami, także butelki mi się szalenie przydały. Tak, tak, tak. A wiersz pamiętasz, jaki mówiłeś na przykład? Bo tam był i klasyczny wiersz, i współczesny, coś takiego, nie? Tak. Ale co ja mówiłem? Wydaje mi się, że ja mówiłem na pewno fragment Balu w operze, dlatego że to był taki tekst dobrze przeze mnie utrwalony jeszcze z liceum, bo na jakimś festiwalu kulturalnym szkół go mówiłem. Zajeżdżają Gronostaje i Breitschwanze, Barbarosy, Oxenstierne i Brabance, zajeżdżają Biki, Rojsy i Hispany, Wielkie Wstęgi, Śnieżne Gorsy, Szambelany i tak dalej. I coś jeszcze mówiłem z wiersza, ale już nie pamiętam. A kto się uczył wiersza w szkole teatralnej? W szkole teatralnej Krzysztof Globisz. Krzysztof Globisz mnie uczył wiersza. Niepodobnie. No to znakomity profesor, bardzo dbał o nauczenie formy. Pamiętam, że ćwiczyliśmy, na przykład co ćwiczyliśmy? Taki fragment Pana Tadeusza, mówiliśmy. I to był fragment, który, wiesz, ja nieraz przytaczam, kiedy mam spotkania na przykład ze studentami i mówię, że tak jak nam mówił Bohdan Tomaszewski, mówił, czytajcie dobrą literaturę, czytajcie Sienkiewicza, czytajcie Mickiewicza, czytajcie poezję, dlatego że to szalenie wzbogaca język. I kiedy ja przychodzę na takie spotkania, to daję taką egzemplifikację, że proszę posłuchać fragmentu Pana Tadeusza. I tam jest taki fragment. Major osłupiał, oczy przetarł, z gniewu blady, zawołał bunt, buntownik i dobywszy szpady, biegł przebić. Wtem ksiądz dostał z rękawa krucicę, pal, Tadeuszku, krzyknął, pal jak w jasną świcę. Tadeusz net pochwycił, wymierzył, wypalił, chybił, ale majora zgłuszył i osmalił. Porywa się z gitarą ryków, bunt, bunt woła, wpada na Tadeusza, lecz wojski zastała, machnął ręką na odlew, nóż w powietrzu świsnął między głowy i pierwej uderzył, niż błysnął. Uderza na gitary, na wylot ją wierci, schylił się na bok ryków i tak uszedł śmierci, lecz stworzył się, krzyknąwszy jegry bunt jej Bogu, dobył szpady, broniąc się, zbliżał się do progu. I to był fragment, w którym dawałem przykład, że ile tam się dzieje. Jakim bogatym językiem jest to opisane? Tam jest i strzał niecelny, i wydobycie szpady, i natarcie, i odzew, i rzut nożem. No po prostu jest tam wszystko. I dźwięk, może zapachu brakuje, ale tutaj już wyobraźnia musi sama podpowiedzieć. W tych kilkunastu zaledwie wersach jest całe zdarzenie z całym bogactwem i dynamiką wyrażone.
Pan Tadeusz jest w ogóle czymś nieprawdopodobnym. Miałem ten swój ulubiony fragment, robak Sparty na stole i tak dalej. Natomiast skoro mówisz o tych spotkaniach, różnych imprezach i tak dalej, ja mam z kolei inny, ale z czasów krakowskiej szkoły teatralnej, tyle, że nie związany stricte z literaturą, ale ze studium wojskowym, takie zagajenie. Mianowicie, jak ja byłem, to na drugim roku mieliśmy, czy na trzecim? Na trzecim. W studium wojskowym byłem dowódcą plutonu i nieważne, i tam jeden z pułkowników, major Wilkowicz chyba taki był, tak? Coś takiego w tym sensie. Czy był Wilkowicz? Poczekaj, muszę sobie... Coś takiego, mm-hmm. Ale któryś z nich właśnie. No i on taki kiedyś... Cyganik na pewno. Cyganik to był szef studium wojskowego, ale to był jeden, ten był akurat jeden z wykładowców. Notabene Edward Cyganik też, bo byłem otoczony wtedy Edwardami. Edward Cyganik, Edward Lubaszenko, Edward Dobrzański i tak dalej. Tak, natomiast on kiedyś opowiadał nam o samolotach w ramach tych zajęć wojskowych i mówi, studenci, czy wiecie, jaka jest różnica między wnętrzem samolotu wojskowego, a wnętrzem samolotu pasażerskiego? A my tak, no tam to uzbrojenie, to wszystko. Nie, najlapidarniej, najkrócej to wygląda tak. Wnętrze samolotu pasażerskiego. Ciepło, miło, przyjemnie. Wnętrze samolotu wojskowego. Diametralnie inne warunki. I ja dlatego zawsze od tego zaczynam i potem mówię do ludzi, proszę Państwa, obyśmy się dzisiaj na imprezie czyli jak we wnętrzu samolotu pasażerskiego. I od razu to przyjmowane ze śmiechem. Ławka tak... w studium wojskowym, twoim wozem bojowym. Wojsko może być nawet nasrane, byle równo i w dwuszeregu. Te. Ale słuchaj, a propos właśnie, no, zeszliśmy na temat szkoły teatralnej naszych profesorów. No, kilka dni temu zmarł Jerzy Trela, nasz rektor z tamtych czasów. Nasz rektor, to prawda. Pamiętasz, ty zastępowałeś na moim roku w przedstawieniu dyplomowym w czasie festiwalu w Bratysławie, jeszcze wtedy w Czechosłowacji, jednego z kolegów, który sobie tam ze względów wychowawczych został odsunięty i tak dalej na samym finiszu naszej edukacji. I Trela pojechał wtedy z nami jako taki człowiek, przedstawiciel szkoły i tak dalej, oczywiście pan rektor, i miałem okazję z nim potem wracać. I to był taki najsympatyczniejszy moment, kiedy przez parę godzin z tej Bratysławy, przez Tatry jechaliśmy, on tak na skróty jakoś do Krakowa, miałem okazję sobie z nim pogadać, wysłuchać przede wszystkim jego masę opowieści. On był takim człowiekiem, który, że tak powiem, dosadnie opowiadał, nieraz rzucając mięsem i tak dalej. Natomiast była taka historia, że ja się tam żegnałem i z wami i tak dalej, z innymi, bo tam jeszcze ten festiwal chyba z 2-3 dni trwał, a mnie się już spieszyło do Polski, więc dowiedziawszy się o tym, że on następnego dnia po naszym występie rano wyjeżdża, zapytałem, czy mógłbym z nim pojechać, takim surowym głosem, tak, dobrze, ale musi pan tam gdzieś o godzinie 6 rano być na miejscu i tak dalej, nie? No i ponieważ się żegnałem, to przepuściłem resztę tych wszystkich, tych, które mieliśmy tam, jakichś pieniążków na ten, no i taki goły, wesoły, tylko chyba miałem na bilet z Krakowa do Stalowej Woli. Później ewentualnie odłożoną taką żelazną już tą. No i wsiadam do tego samochodu, ruszamy, tam się coraz bardziej gorąco robi, bo to był jakiś tam początek lipca, nie? Tam, no i zbliżamy się do tych Tatr, ale jeszcze jesteśmy ciągle w Czechosłowacji i on mówi do mnie, wiesz co, ja muszę na chwileczkę stanąć tutaj w sklepie, bo wtedy ten olej taki słonecznikowy był popularny z Czechosłowacji, przyważam, nie? Żona mi kazała kupić tego oleju. No i mówi, a ty sobie weź piwo. Ja mówię, nie wezmę sobie piwa, bo ja nie mam już pieniędzy, panie rektorze, przepraszam. Mówi, wejdź do tego samochodu i kup sobie piwo i się tego. No i on tam poszedł gdzieś te regały z tym olejem, tam coś wybierać z tym wózkiem, nałożył paręnaście tych butelek. A ja tak chodzę, no wiadomo, wtedy w Polsce z tym piwami też różnie było. Ale jedno sobie jakieś takie wybrałem, które moim zdaniem najciekawiej wygląda. I tak stoję grzecznie przy kasie, czekam na niego. On tak nadchodzi z tym wózkiem i tak, i co zrobiłeś? Ja mówię, no tak, pan rektor powiedział, że wziąłem sobie to jedno piwo. Tak, no piwo w sensie, żebyś sobie wziął, ale nie jedno, jesteś duży chłop, weź sobie 3 butelki co daj. I tak mi o pierwszym, nie? I potem tak fajnie już jechaliśmy, ja sobie odkorkowałem pierwsze, tak sobie piłem, wiesz, rozchodziłeś taki sympatyczny, ten kac minął i on mi właśnie różne historie opowiadał. Też jeszcze jedną anegdotę zakończę, moje wspomnienie o nim. Mianowicie mówił, że któregoś razu kręcił film właśnie w Czechosłowacji, jakoś tak jesienną, późną porą i go tak przewiało, nie? I wieczorem kończyły się zdjęcia, on mówi do kierowniczki produkcji tej czeszki, mówi, wie pani co, ja nie wiem, jak to jutro będzie, bo ja już normalnie mam dreszcze, czy ja się nie rozchoruję. A ona mówi, to jak pan będzie w hotelu wieczorem, niech pan sobie wypije tam jedną czy dwie borowiczki, to taka jest wytrawna wódka i to panu na pewno pomoże, nie? No mówi, to poszedłem do sklepu, kupiłem te dwie butelki borowiczki, piłem do 4 rano, męczyłem się strasznie, bo to dla mnie odór taki był straszliwy w tym wszystkim. Gdzieś tam o 8 ona dzwoni, no jak pan się czuje? Mówi, umieram, głowa mi odpada, ale wypił pan tą borowiczkę? Jak mówiłem, no tak, wypiłem dwie butelki i się fatalnie czuję. Ja takie miałem właśnie. To są te przeliczniki pojemności. Ja, ponieważ Jerzy Trela nie prowadził zajęć na moim roku, ale był oczywiście naszym rektorem, był zresztą postacią przez studentów szalenie i lubianą, i poważaną. Wtedy jeszcze były wznowienia sztuk reżyserowanych przez już oczywiście nieżyjącego Konrada Swinarskiego, więc mieliśmy okazję widzieć i
Jerzego Trele, jako Gustawa Konrada w Dziadach i jako Konrada w Wyzwoleniu. To są te jego największe rzeczywiście role teatralne, mistrzowskie, które przeszły absolutnie do historii polskiego teatru. Natomiast ja pamiętam ostatnie moje spotkanie z Jerzym Trelą. W 2014 roku, nasz rok, zorganizował takie 25-lecie ukończenie przez nas studiów. I zrobiliśmy z tej okazji przedstawienie. To przedstawienie składało się, byłeś na nim, byłeś częścią tego przedstawienia, bo z widowni poprosiliśmy cię, żebyś wywołany coś zaczął mówić z widowni. Myśmy tam między innymi czytali listy studentów z wszystkich lat, które z nami sąsiadowały i tak dalej, ale to przedstawienie zaczynało się od Jerzego Treli, gdyż Jerzy Trela zagrał w spektaklu u Kazimierza Kuca Dzieci Arbatu Stalina. Jest taki fragment, kiedy Stalin przemawia i mówi o młodzieży. Jak należy postępować z młodzieżą? I myśmy od tego zaczęli, na wielkim ekranie wychodził Jerzy Trela i zaczynał to przemówienie. I pamiętam, że rektor oczywiście był razem z nami, przyszedł. Jak tylko skończyliśmy przedstawienie, powiedział, że musi na chwilę wyjść, bo jest zobowiązany, żeby coś, ale wróci. I tak nie chciało nam się wierzyć. Mówiliśmy, no tak, wyszedł. Był grzecznościowo, ale no, musiał wyjść. I minęło rzeczywiście godzina i Jerzy Trela wrócił do nas. I przyznam się szczerze, że to szalenie mnie ujęło, jakoś chwyciło za serce, bo no, nie spodziewałem się, nie byliśmy jego studentami. Byliśmy jego studentami w tym sensie, że on był rektorem, natomiast nie prowadził z nami zajęć. Myśmy zrobili to przedstawienie i on do nas wrócił. I pamiętam, jak wianuszkiem tak go obstąpiliśmy, rozmawialiśmy. Mam jeszcze drugie wspomnienie, ale takie, w którym każdy z nas może jeszcze raz uczestniczyć. Ja bardzo lubię oglądać filmy polskie z lat 50. i 60. i to niekoniecznie te ze szkoły polskiej, które były nagradzane na festiwalach, ale również takie kino, jakieś kryminalne, komedyjki. I pamiętam, że znalazłem kiedyś taki film Kocie ślady. To jest film, w którym główną rolę gra Janusz Gajos, bo jest takim oficerem jakiegoś kontrwywiadu, ale jego współpracownikiem jest Jerzy Trela. I można zobaczyć w jednym filmie partnerujących sobie jako tacy koledzy z pracy Janusza Gajosa i Jerzego Trela. Ja ci powiem, że ja z kolei jego rulkę pamiętam, ale też taką wyrazistą, ponieważ ten serial bardzo lubiłem, ze stawki Większej niż życie, jak Kapitan Klos gdzieś tam w Krakowie, pamiętasz, był podejrzewany o to, że on działa na dwie strony i mieli taki rozkaz w pewnym momencie, żeby tam go unicestwić i Trela też tam brał w tym udział i tak dalej. Natomiast a propos naszych profesorów, to akurat wczoraj oglądałem w nocy Chłopów. I z kolei była tam taka scena z Jagną, jak ona tam się tak frywolnie prowadzi w tej wsi i tak dalej. I w pewnym momencie taki młody chłopak tam się pojawił, też tam ona do niego tam od razu gdzieś się przykleiła. To był Jerzy Święch, mój profesor prozy z kolei, ze Szkoły Teatralnej w Krakowie. No bo on grał syna organisty, który miał zostać księdzem. Jagnie trochę wpadł w oko. No tak, z Jerzym Święchem mieliśmy zajęcia, no wielkiej kultury człowiek i też oczywiście zapadł. Zresztą wszyscy ci profesorowie jakoś zostali w naszych sercach, dlatego że szkoła teatralna bardzo angażuje emocje, bo te emocje my z siebie wydobywamy, profesorowie nieraz też wydobywają z siebie emocje, prowadząc te zajęcia i to ludzi szalenie zbliża. To tak troszeczkę jak taka znajomość z okopów na froncie, prawda? Tak, że tacy ludzie, którzy byli z sobą w okopach, to już na całe życie się zapamiętają. Pamiętam, Przemek, na pierwszych latach liczyłem, ile mamy godzin, to tam między 48 a 50 godzin człowiek tygodniowo miał zajęć, nie? Oczywiście tam bywały przypadki, że gdzieś tam, jeśli chodzi o te teoretyczne zajęcia, ktoś tam sobie rano, no było, że to 8, jest socjologia, filozofia, tam gdzieś po roku tych było, to człowiek nieraz się, że tak powiem, śliznął. Ja muszę przyznać się też, mówiłem już niektórym osobom, jak wyglądał mój egzamin z socjologii. To była taka historia, że byłem raptem na jednych czy dwóch zajęciach, pierwszych tam, jak się tylko rok akademicki zaczął i zobaczyłem, że facet jest niegroźny, że tam specjalnie nie trzeba się będzie przejmować. No i potem tylko ze słyszenia wiedziałem, że tam zadał kilka pozycji do przeczytania jakichś tam różnych książek socjologicznych na egzamin. No ale ja akurat byłem jakoś tam po egzaminie kolejnym z wiersza czy z czegoś, no i tam krążyłem w szkole
szkole teatralnej i ktoś mówi, a teraz kto chce, to może iść na egzamin z socjologii. Ja mówię, ale ja tam za bardzo się nie orientuję, o co chodzi. Mówię, no nie, nie wiem, idź, spróbuj przynajmniej. No to wziąłem indeks i zaszedłem do tego pana i tak wchodzę do niego. Mówię, dzień dobry. No on tak, dzień dobry, tak się przygląda, nie za bardzo mnie kojarząc, no ale zobaczył tam, że jestem i tak mówi. Taki wyrazisty facet, tak, ja go nie pamiętam. To które pan pozycje z tych, które tam poleciłem, pan przeczytał? Ja mówię, tak, z tych pozycji, które pan polecił, tak się składa, że chyba żadnej, bo jakoś tak ta lista mi gdzieś tam nie dotarła do mnie. On mówi, tak, no w takim razie to niech pan przynajmniej powie, co pan pamięta z zajęć tych naszych, z tej socjologii, z tego kursu całorocznego. Ja tak mówię, no pamiętam pan, jak w październiku się zaczęły te zajęcia, to tam akurat mówił pan, że ten aktor z Ptaków Ciernistych Krzewów, Richard Chamberlain, jest pedałem. Buchnął śmiechem i dobra, ma pan trójkę, może pan iść. I to wyglądał mój egzamin z socjologii. Nie zawsze tak było łatwo, nie z innych tych. Natomiast tutaj go widocznie rozbawiłem i dlatego i tak się udało. Natomiast słuchaj... Z kim byłeś szczery. Tak. Wiesz, a to wiadomo, że w sztuce istotne. Aktorskiej autentyczność, szczerość jest najważniejsza. Słuchaj, natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego dyplomu, w którym miałeś okazję zagrać, tego Samobójcy, tak. No to była naprawdę ciekawa, fajna sztuka. Ty się błyskawicznie zdążyłeś nauczyć tej roli, bo to była taka niezła kolubryna, jeśli chodzi o ten... Ale rola taka trochę taka, no, rzeczywiście wielowymiarowa. Tak, tak, zwłaszcza, że Sztygar, bo tak nazywaliśmy kolegę, który pierwotnie ją grał, grał ją znakomicie. Ja obejrzałem go wielokrotnie w tej roli i przez naśladownictwo. To jest bardzo szlachetny sposób uczenia się roli. Jakoś w nią wszedłem. Różnie to bywało, ale akurat na festiwalu w Bratysławie chyba w miarę przyzwoicie zagrałem, bo dziekan Dobrzański przyszedł i powiedział, no, dzisiaj zagrałeś. I zapamiętałem to też szalenie. Przemek, słuchaj, przejdźmy do działu naszej podstawowej działalności obecnie, więc jeśli chodzi o sport. Generalnie ja zgłaszałem się na ten konkurs do telewizji. Moimi pasjami była oczywiście klasyka, piłka nożna i boks. Ty też wiem, że boks i piłkę nożną bardzo lubisz, ale ty też od początku zawsze miałeś kapitalną wiedzę, jak pamiętam, wszystkie te rekordy wymieniałeś, Europy, Polski, świata i tak dalej, na różnych dystansach. Lekka atletyka, moja miłość. Zresztą tak zawsze deklarowałem na egzaminie tym do telewizji. Bohdan Tomaszewski, który był w komisji, akurat kiedy ja zdawałem, bo trzeba wyjaśnić, że myśmy się z Edwardem, czyli z tobą, nie spotkaliśmy się w czasie egzaminu, tylko spotkaliśmy się, kiedy przyjechaliśmy już na kurs. Tak. To było tak, że ja stałem i patrzyłem przez okno, ktoś mnie puka w ramię, odwracam się, a to stoi Edek. Mówi, cześć, co tu robisz? Ja mówię, no przyjechałem na kurs. Ja też przyjechałem na kurs. Tak to było, tak, między nami już. Siebie, tak. Natomiast na egzaminie tym wstępnym byliśmy w innych dniach przesłuchiwani, bo to chyba z 7 dni trwały te przesłuchania, zgłosiło się ponad 300 osób. I ja wszedłem i w komisji był Bohdan Tomaszewski, który najpierw mi powiedział, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale pan się nieustannie uśmiecha. Czy to jest taka pana predylekcja, czy pan jest skrępowany? Ja mówię, no pewnie jestem troszkę skrępowany. No, tak. No dobrze, no to może by pan wyobraził sobie jakieś zawody sportowe, pan kocha sport. No tak, oczywiście. Niech pan tak teraz z wyobraźni skomentował te zawody. I ja skomentowałem finał na 100 metrów Igrzysk Olimpijskich w Seulu. To było przed igrzyskami następnymi w Barcelonie. Mm-hmm. Czyli ten, w którym biegł Ben Johnson, Carl Lewis, Linford Christie, Kelvin Smith i inni. To był ten słynny bieg, po którym Johnson został zdyskwalifikowany, ale w tym biegu pobił rekord świata 9,79, więc przedstawiłem zawodników na poszczególnych torach. Przebiegli w te niecałe 10 sekund. No i to jakoś się na tyle spodobało, że ja ten egzamin przeszedłem. Także, wiesz, lekkoatletyka jakoś od dziecka mnie fascynowała. I dlatego, że była szalenie różnorodna, prawda? To i biegi, i rzuty, i skoki. I jakoś dużo jej było wtedy w telewizji w latach 70. No byliśmy wtedy potęgą, tak jak i teraz jesteśmy. Po wielu latach i obrotach sfer niebieskich. I zapamiętywałem nazwiska. Poza tym, wiesz, ja tak jak i ty lubiłem śledzić w gazetach różne tabele statystyczne, ale lekkoatletyka polega na tej statystyce, żeby porównywać czasy, najlepszy w sezonie, najlepszy na świecie, najlepszy w Polsce i tak dalej. I to mi bardzo pomogło. To mi bardzo pomogło, zwłaszcza, że ja z tego okresu młodości i dzieciństwa po prostu wiele rzeczy widziałem, oglądałem na żywo. Nie zapomnę też, że myśmy razem oglądali igrzyska w Seulu.
To było w akademiku w sali telewizyjnej na ulicy Pomorskiej w Krakowie. I ponieważ te igrzyska były w przesunięciu czasowym, więc nocami trzeba było oglądać. Pamiętam, że we trójkę oglądaliśmy. Ty, ja i jakiś facet z Tajlandii, który studiował na malarstwie. Takich było trzech wytrwałych oglądaczy nocnych i ten bieg Johnsona, Lewisa i innych też oglądaliśmy wtedy. Ale wtedy, jak zaczynałeś pracę w TVP, bo ja po tym kursie miałem okazję debiutować z Jackiem Laskowskim, komentując finał Pucharu Polski tu w Warszawie pomiędzy Górnikiem Zabrze i Miedzią Legnica. Ty prowadziłeś studio olimpijskie w Barcelonie. To była podstawowa twoja funkcja przy tej wielkiej pierwszej imprezie, przy której się pojawiłeś. Tak, tak, to prawda. Zostałem skierowany, to był zaszczyt, bo to wiele znakomitych dziennikarzy prowadziło to studio. W studiu w Warszawie był i Grażyna Torbicka, i Tomek Lis, Kaśka Dowbor, z którą razem czasami prowadziłem. Prowadziłem też często z Dorotą Idzi, no a czasami sama, więc tych osób było kilka do prowadzenia studia, bo tam na miejscu w Barcelonie był Włodek, Darek, no wszyscy... Andrzej Persson, wszyscy dziennikarze, jeszcze Zdzisław Ambroziak, który razem z Wojciechem Zielińskim komentowali siatkówkę, finał siatkówki. Brazylia, czekaj, żebym nie zapomniał, Brazylia, kto grał w finale? Z Włochami grali. Chyba, musieli grać z Włochami, tak. Czy z Holendrami. Kurczę. Uciekło mi. Nieważne, wygrali Brazylijczycy i to były dwa różne temperamenty, ale dobrze, nie chciałbym za bardzo... A lekką robili wtedy Marek Jóźwik już, zdaje się, tak, czy jeszcze nie? Lekką robił na pewno Włodek Szaranowicz, ale czy Marek z nim wtedy komentował Jóźwik? A kto mógłby inny komentować? Krzysiek Miklas albo Andrzej Persson, ale Andrzej Persson to raczej chyba pływanie. Raczej pływanie, więc może Marek rzeczywiście. Wiesz co, to mi się troszeczkę zaciera, bo potem było mnóstwo następnych imprez i mogą być jakieś dziury w mojej pamięci. Słuchaj, a potem prowadziłeś masę przy różnego typu imprezach, między innymi przy piłkarskich i tak dalej, i tak dalej. Pamiętasz jakieś śmieszne momenty? Bo ja na przykład twój jeden, takie jedno twoje przejęczenie pamiętam. To były igrzyska w 94 roku w Lillehammer. Oczywiście Polacy jak zwykle tam zero medali. To nie były te czasy, że tam gdziekolwiek tam chociaż jeden brąz się udało uzyskać. No i tam drugi tydzień igrzysk, tam jakoś tam poranny program, jakieś 9 rano i łączą się z tobą, a ty mówisz: dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na kolejny pogrom olimpijski. Taka wiesz, drobna rzecz, cieszy, nie? Tak, to prawda. Wiesz co, ja pamiętam, że na tych igrzyskach w Barcelonie jeszcze dostałem takie zadanie, żeby ze Stasiem Snopkiem, bo Stasio też był z naszego kursu, on był jednym z tych 10. On też interesował się lekką atletką i w pewnym momencie były jakieś biegi eliminacyjne, a Włodek komentował pewnie wtedy też pływanie. W każdym razie chodziło o to, żeby skomentować fragment tych zawodów, więc zasiedliśmy, był akurat bieg na 800 metrów, eliminację biegu na 800 metrów. No i tak się złożyło, że biegli w nim dwaj Amerykanie, Everett i Johnny Gray. No, dwaj ciemnoskórzy Amerykanie. I tak. Pamiętałem, że Gray to jest taki facet, który lubi szybko otworzyć i objąć prowadzenie, natomiast różnie to bywa na finiszu. Oni wystartowali, myśmy to komentowali z Warszawy, jakoś spisaliśmy sobie szybko listę startową, bo to nie było tak, że komputery, internet, coś takiego nie istniało. No i komentujemy. No i ponieważ na pierwszym miejscu pojawił się reprezentant Stanów Zjednoczonych, więc ja w ciemno walę Johnny Gray, a Everett się czai na ostatniej pozycji. No i tak to było do 600 metra. Następnie tego pierwszego zaczęli wszyscy wyprzedzać. No przy czym ten ostatni Amerykanin ciemnoskóry wyprzedził wszystkich i wygrał. No i ogłosiliśmy, że wygrał Everett. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. To znaczy, prowadził ten bieg Everett, a na końcu był Johnny Gray, który na wszystkich wyprzedził, bo akurat zmienił taktykę biegu tym razem, więc pomyliliśmy się solennie, ale nikt się tym specjalnie nie przejął. To był debiut, a poza tym no, warunki były takie, jakie były. No dokładnie, ja ci powiem z kolei, bo to jest taka praca sapera nieraz, jak właśnie szczególnie w tamtych czasach nie było informacji precyzyjnych, jak w Wizji Sport miałem okazję komentować kiedyś Ligę Brazylijską i tu w Warszawie, bo nie mieli studio i w Anglii i tutaj, i pamiętam, siadam, jakiś Corinthians z kimś grał i tak dalej, no i ten, wiem, że za chwilę się mecz zaczyna, nie dostałem w ogóle, dostałem tylko spisane od 1 do 11 numery, tak bym jeszcze gdyby było jak to teraz, że gra zawodnik 22 ma na plecach, tam 13, to bym tego jednego innego znalazł w drużynie, ale tu 1-11 i nie ma, zmiłuj się.
i wiem, że te dwie drużyny grają i to wszystko, nie? Czarno-białe. No i tak szybko gdzieś tam w internet wszedłem, patrzę, ci mają takie barwy, tam jakiś herb klubowy, nie, tam zielono-brązowy jakiś, a ci tam jakiś inny tego. No i tak patrzę na te drużyny, jest jedna zielono-brązowa ubrana, nie? No i oczywiście od razu przypisałem tej drużynie, że to jest ta właśnie, nie? Minęło 5 minut, a się nagle pojawia pierwszy raz grafika, okazuje się zupełnie odwrotnie i też tak. Syndrom trochę do Stefana Rzeszota, który komentował kiedyś ten mecz Dynamo Kijów z Bayernem Monachium, ale to on się tam super puchar trzy Europy. Razy zmieniał. Tak, Dynamo wtedy było zdobywcą Pucharu Zdobywców Pucharów, a Bayern wygrał Puchar Europy, zresztą tylko, Dynamo były wygrało. Takie postaci, nie jak Błochin, jak tam inni, jak Beckenbauer, Maier i tak dalej, no ale jego rzucono tak trochę na głęboką wodę, bo on na się spóźnił na początek transmisji, jakoś tak, że przyszedł w ostatniej chwili. Tak mi to potem opowiadał Włodek Szarnowicz, bo przecież wtedy nie pracowaliśmy. Natomiast ten mecz pamiętam w telewizji. A ja jeszcze zaliczyłem inną wpadkę. Komentowałem z Włodkiem Szaranowiczem Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, 98 rok. O tyle pamiętne, że tuż przed mistrzostwami nadeszła wiadomość o tragicznej śmierci Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w wypadku samochodowym. Komentujemy te zawody. Wiadomo, no, Włodek mówi o wiele więcej i częściej. Jakieś eliminacje biegu na 800 metrów są. Włodek komentuje pierwszy, drugi bieg, a to rzecz na tym polega, że mamy papierowe listy startowe, które przekładamy, bo biegi są chronologicznie, a na drugiej kupce tam są konkurencje techniczne. Mieliśmy też już komputer na stanowisku komentatorskim, także mogliśmy sprawdzać wyniki. I cóż się okazało? W pewnym momencie Włodek po chyba trzech biegach trącił mnie w łokieć, żebym skomentował czwarty. A ja jakoś tak na chwilę się, jak to czasami bywa, wyłączyłem mózg na chwilę. I myślę sobie, Boże, gdzie jest ta moja lista startowa? Nie widzę jej, to nie ten bieg, ale myślę sobie, będzie przecież w komputerze. W tym momencie padł strzał startowy do tego biegu, ja szybko do komputera, no i przedstawiam tych zawodników. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy. Oni tymczasem już zbiegli do krawężnika, już są na 300 metrze. I ja zaczynam ich rozpoznawać według tej listy startowej. Miał być Włoch, cholera jest, ale w białych spodenkach, trochę mi to nie pasuje, bardziej na Fina, ale no dobra. Jakoś ich tam skombinowałem z tymi nazwiskami, drugie okrążenie, wszystko się szybko dzieje, przecież to minuta 40 kilka sekund, bieg na 800 metrów, dobiegają do mety, ja to wszystko ogłaszam i cóż się okazuje, wyświetlają się wyniki z zupełnie innymi nazwiskami. Ja skomentowałem bieg następny, znaczy według listy startowej biegu następnego, a tu był bieg poprzedni. Ale jak do tego doszło? W bardzo prosty sposób. W momencie, kiedy padł strzał startera, w komputerze w menu, w zakładce start, pojawił się natychmiast lista startowa biegu następnego. A ten bieg przeszedł do zakładki meta, finish. Okay. No i decydujące było to, że najpierw strzał startera, potem moje spojrzenie w komputer. Na szczęście to wszystko graliśmy na zapis, nie poszło na żywo, więc opowiadam to wszystko spod lady, bo nigdy to światła dziennego nie ujrzało. Takie były tajemnice mundialu. To ja ci powiem taką też ciekawostkę w Kanale Plus. Ja generalnie lekką atletyką się nie zajmuję, nie? Ale któregoś razu Kanał Plus miał jakieś tam prawa do Złotej Ligi, coś takiego w tym sensie, nie? To takie meetingi były letnie, nie? I ja miałem robić jakoś po południu mecz piłkarski, czy tam wieczorem, i przy okazji mój ówczesny szef Janusz Basaj mówi, to wpadnij tam od razu, jak będziesz miał rezerwę, może tej lekkiej na wypadek, bo tam poleciało dwóch chłopaków, Marek Ludziński z kimś tam do Oslo i tak dalej. Ja mówię, dobra, ale tak spuściłem to mimo uszu. Nie, siedzę do tego meczu piłkarskiego, się przygotowuję, a tu wpada wydawca i mówi, zerwała się łączność z Oslo, lecisz. A ja mówię, proszę, weźcie tutaj jaj ze mnie nie rób. Zerwała się łączność z Oslo i tak dalej, nie? To ja wpadłem do tej dziupli tam, nie? I on mi tam jakąś listę rzucił i na tej liście były, wiesz, wiadomo, to nie były reprezentacje, to zawodniczki ubrane były jak tam chciały, na różne te, miały swoje numery i no i bieg jakiś tam właśnie dziewczyn, kobiet był na 800 metrów i tam było tak, że ja tak czytam po tej liście, patrzę tak właśnie, że jest tam chyba, ile tam startuje w takim 8, 10? Na 800 metrów? No na 800 metrów. Jeżeli to jest meeting, to może więcej niż 8, bo jest 8 torów, się wydaje, że powinno więcej być 8, ale chyba. Czasami po dwie stoją na jednym, tak, to, że czasami 12 osób nawet się wydaje puszczy. Mi się właśnie, że było chyba tylko 10-12 zawodniczek, nie? I tak patrzę na nie i tu jakaś lista jest i taki, wiesz, przerażający, jak to mam tak, jak w ogóle nie wiem, kto jest kto, nie, bo to się nic nie wyświetla, ale pierwsze, co mi się, to jak sam wiesz, taka inteligencja ratująca w ostatniej chwili, patrzę, jedna jest tylko biała zawodniczka, nie, a wszystkie pozostałe są ciemnoskóre.
wszystkie czarne. Tak. I tak patrzę na tą listę i jest tutaj Szwedka i Nigeryjki, Kongijki, jakieś tam inne, coś tego, nie? I mówię, kurczę, może być oczywiście Szwedka czarna, nie? Ale że jakaś Nigeryjka biała raczej mało wątpliwe, nie? I wymyśliłem sobie, że pojadę ten cały bieg na tej Szwedce, nie? I tak, uwaga, przecież sobie bieg na 800 metrów, tam to się trwało, nie ruszyły. No i zawodniczka z Europy, która walczyć będzie tutaj z całą tą grupą zawodniczek z Afryki, w tej chwili na czwartym miejscu, tam przesuwa się tego, spada na siódme miejsce, ale może jeszcze się poprawi całe te 800 metrów, tylko się trzymałem tej Szwedki w nadziei, że tego. No i tak potem się Janusz Basali ze mnie śmiał i tak dalej, natomiast no to wiesz, lepiej to niż nic nie mówić, nie? Albo no, proszę Państwa, nie wiem, kto jest kto i tak dalej, nie? To jest wiesz co, ale to ja, jeżeli chodzi o tą identyfikację jednego wstawcę albo jednego zawodnika na boisku, to nie zapomnę nigdy, jak zgłosiliście się z Wojtkiem Michałowiczem do finału hokeja na trawie w Barcelonie. A, taki skrót trzeba było zrobić wtedy, tak. I pamiętam, że był tam charakterystyczny zawodnik, bo tam w finale grali Niemcy, już nie pamiętam z kim, z Holandią. Carsten Fischer. To był zawodnik charakterystyczny, był łysy. I pamiętam, że właściwie całe wszystko komentowaliście ze względu na Carstena Fischer. Jakość tego obrazu była nie najlepsza, taka trochę matowa i dlatego Carsten Fischer z prawej strony, Carsten Fischer z lewej. Podanie do Carstena Fischera, podaje Carsten Fischer. Teraz przy piłce nie jest Carsten Fischer. Wraca za akcją rywali. Gdzie jest Carsten Fischer? Słuchaj, no i dobra. I potem było tak, że stopniowo zaczynałeś coraz więcej komentować, ale już takie pierwsze transmisje to było, bo tam tak samo pływaniem już też się pasjonowałeś i więcej robiłeś pływania czy lekkiej atletyki, jak już tak zacząłeś Początkowo robiłem lekką atletykę, komentowałem lekką atletykę jako taki asystent Włodka, chociaż komentowałem też z Andrzejem Personem, z Krzysztofem Miklasem i z czasami ze Stasiem Snopkiem. Natomiast takim, jak to zdaje się egzamin w cechu rzemieślniczym, takim moim prawdziwym egzaminem były igrzyska w Atenach w 2004 roku. Dlaczego? Otóż przed tymi igrzyskami, jakieś półtora rok wcześniej, zadzwonił do mnie Janusz Basała i wtedy nasz szef i mówi: Przemek, chcę, żebyś pojechał do Aten na igrzyska, ale nie będziesz komentował lekkiej atletyki, będzie komentował Włodek z Markiem Jóźwikiem. Natomiast chciałbym, żebyś się zajął jedną z dwóch dyscyplin. Możesz wybierać albo pływanie, albo kolarstwo. No to ja mówię, no to pływanie, bo to taka lekkoatletyka w wodzie, wyścigi, więc pływanie. A to już było po tym, kiedy Otylia Jędrzejczak w 2002 roku na Mistrzostwach Europy w Berlinie pobiła rekord świata. 2:05.78. Taki był wtedy rekord świata. I mówię, nie, no to oczywiście. No dobra. I za jakiś czas dzwoni Janusz i mówi, wiesz co, to tak, żebyś się przetarł, to będą teraz Mistrzostwa Świata w Barcelonie, to było rok przed igrzyskami w Atenach, to pojedziesz tam, skomentujesz wyścigi z udziałem Otyli, bo ona tam pewnie zdobędzie medal, to pojedziesz. I rzeczywiście tak się stało. Ja pojechałem tylko, żeby te dwa wyścigi skomentować właściwie. Otyli na 100 metrów w stylu motylkowym i Otyli na 200 metrów w stylu motylkowym. Na miejscu czekał na mnie Stefan Duszyński, który oczywiście jako dziennikarz piszący i jako znawca pływania miał siedzieć ze mną i wspierać mnie swoją fachową wiedzą. Tak się stało. Miałem jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. Otóż w razie odniesienia przez Otylię zwycięstwa miałem przeprowadzić z nią wywiad, taki live stand-up, jak to się mówi dzisiejszą nomenklaturą, i w tym celu została wynajęta kamera i 10 minut takiego live'a do Polski. Tam trzeba było postawić Otylię, zadać jej pytania i zejść. No i tak, najpierw był chronologicznie wyścig na 100 metrów motylkiem. Otylia zajęła drugie miejsce, zdobyła srebrny medal, co dla polskiego pływania było wielkim osiągnięciem. No i ja starałem się zaprosić Otylię, ale trener Słomiński, powiedział, że nie, że Otylia przyjdzie dopiero po złotym medalu, a po srebrze to ona nie przychodzi. No i sam przyszedł, no więc zrobiłem wywiad z trenerem Słomińskim. I następnie był wyścig na 200 metrów motylkiem któregoś dnia. Otylia triumfowała. I jestem umówiony, że Otylia przyjdzie do mnie. I wiesz, to jest 10 minut. I nie możemy się spóźnić. Jak się spóźnimy na te 10 minut, to koniec, zerwane łącza i nie ma o czym gadać. Jakby tego było mało, to rano dzwoni do mnie koleżanka pracująca kiedyś w Wiadomościach, która wtedy pracowała jako rzecznik pani minister Łybackiej, bo taki był moment, że nie było osobnego Ministerstwa Sportu, tylko Ministerstwo Oświaty i sport wchodził jako część.
i powiada do mnie: cześć Przemek, dawnośmy się nie widzieli, wiesz co, tutaj minister Łybacka ma taką prośbę, chciałabym mianowicie na antenie złożyć gratulacje Otyli, jeżeli ona wygra wyścig na 200 metrów. Ja mówię, ale ja nie mam takich możliwości, bo ja nie mam mikrofonu, z którym mogę podejść do basenu i jakby podłożyć ten mikrofon, więc to tak nie może być. Nie jestem w stanie wykonać tego zadania, ani sprostać tej prośbie. Ale za jakiś czas dzwonią do mnie z redakcji i mówią: wiesz co, tam już jest wszystko przygotowane, będziesz miał live stand-upa, czyli jak będziesz rozmawiał z Otylią, w pewnym momencie zadzwoni telefon i masz go przekazać Otylii Jędrzejczak, pani minister złoży gratulacje przez telefon i ten to będzie nagłośnione i pójdzie w teleekspresie. Dobrze. Byłem niespecjalnie zadowolony z tego obrotu sprawy, bo wierzyć dzisiaj może trudno, ale kiedyś mieszanie jakby zagadnień politycznych do sportu było niemile widziane. I ja też nie paliłem się do takich zadań. Myślałem sobie, co zrobić? Podać się do dymisji, zadzwonić do Janusza, powiedzieć, że nie dam rady. No ale wreszcie wymyśliłem rzecz prostą, że mogę przecież podać Otylii ten telefon i jakby wyjść z kadru, tak że mnie w ogóle nie będzie widać przy tej rozmowie. No ale dobrze, najpierw Otylia musi stanąć przed tą kamerą. Umawiam się zatem z ówczesnym prezesem Polskiego Związku Pływackiego, Krzysztofem Usielskim, i umawiam się tak: panie prezesie, to jak tylko Otylia, to bardzo proszę doprowadzić ją tutaj, ja zresztą i tak stoję przed kamerą, hiszpański operator, nie ma Otylii. Więc ja biegnę, mam dosłownie 10 metrów do schodów, na dole schodów stoi prezes Usielski i mówi: Otylia jest na kontroli antydopingowej, nie chcą jej wypuścić. Ja mówię: ale musi pan coś zrobić, bo mnie za chwilę skończy się czas. Wracam do tego kamerzysty, mówię, że tam jeszcze chwileczkę, uno momento, po włosku do Hiszpana. No nie wiem, jak ja to do niego mówiłem. W każdym razie mijają 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty. I wreszcie w 5. minucie idzie Otylia z prezesem. I prezes doprowadza mi Otylię. No to już mam Otylię, pół czasu minęło, ale więc ja szybki wywiad, po czym mówię tak: Otylio, masz tutaj do kieszeni, włóż ten telefon, on za chwilę zadzwoni do ciebie pani minister i złoży ci. I sam zszedłem z tego i rzeczywiście wyszedłem z kadru, zadzwonił telefon, Otylia wyjęła, odebrała, gratulacje, podziękowała. Wyszedłem jakoś. Nie byłeś zamieszany w całą sprawę, tak. I pamiętam, że cała rzecz później została spuentowana tym, że jak już wróciłem do Polski, to byłem umówiony o jakiegoś lekarza, wyłączyłem telefon, wychodzę, włączam telefon i widzę, że mam wiadomość nagraną. Dzwoni do mnie najpierw ta koleżanka i mówi, że pani minister bardzo chciała podziękować za tak udaną współpracę. A potem druga wiadomość, dzwoni pani minister i mówi, że chciała bardzo panu redaktorowi podziękować za tak udaną współpracę. Także to wszystko, takie były czasy, takie były zagadnienia. A słuchaj, potem, jeśli chodzi o twoje dokonania komentatorskie, zacząłeś, właśnie mówię tu o Tylię, już miałeś tą sposobność komentowania medali, to jest dla komentatora coś fantastycznego, nie? To są pełne sukcesów i tak dalej. Natomiast to, co teraz wydarzyło się na przykład w Tokio, kiedy miałeś okazję też komentować w lekkiej atletyce nasze sukcesy, no to rzeczywiście masz takie wielkie grono fanów, bo robiłeś to już, kurczę, fenomenalnie. No, bardzo mi miło słyszeć te słowa. No, ja przede wszystkim świetnie komentuję mi się z Sebastianem Chmarą. To jest naprawdę, tak jak kiedyś podziwialiśmy z polskich sportowców, którzy stali się komentatorami, Jurka Kuleja, który komentował, a zwłaszcza opowiadał. Kiedy Jurek siadał na przykład przed kamerą i zadawało mu się pytanie, to Jurek opowiadał niezwykle barwne historie. Również ze swojego życia na pewno słyszałeś wielokrotnie. A innego rodzaju talentem, ale równej skali niewątpliwie jest Sebastian Chmara. Dlatego, że ma w sobie z jednej strony wielką fachowość i znajomość rzeczy. Wieloboista, zna lekkoatletykę od podszewki. Inteligencja, no aparycja. I do tego jest spontaniczny. Jest człowiekiem, który potrafi jednocześnie ujawnić pełną gamę emocji. I jest znakomitym faktycznie partnerem do komentowania, więc my siedzimy sobie swobodnie, kochamy lekką atletykę, komentujemy, ja jestem głównym narratorem, on jest specjalistą, ekspertem, nie wchodzimy sobie w paradę, bo to jak jest dwóch narratorów jednocześnie, to zawsze jeden trochę dominuje, drugi czuje się poszkodowany. I to wszystko dlatego przybiera taki dobry, wydaje mi się, kształt. Także
bardzo sobie cenię tę współpracę z Sebastianem. Słuchaj, ty poniekąd zostałeś namaszczony na takiego nieformalnego, ale jakby następcę Włodka Szarnowicza, który wiadomo, że dominował w wielu płaszczyznach, w wielu aspektach i tak dalej. I też po drodze stało się tak, że ponieważ Włodek zajmował się skokami narciarskimi, od pewnego czasu też komentujesz skoki narciarskie, które też w ostatnich latach są medalodajne. No tak, tak. No Włodek to wielki nauczyciel i przyjaciel, dlatego że on jak gdyby nauczył mnie całej metody przygotowywania się. Bo to, że on jest wielkim komentatorem, no to każdy słyszy. Natomiast na ogół nikt nie wie, jak Włodek przygotowywał się szczegółowo do transmisji, jak opisywał listy startowe. Kiedyś robiliśmy to systemem wycinania pewnych... Bo tak, dostawaliśmy dwa rodzaje list startowych. Jedne to były takie listy, gdzie było imię, nazwisko, rok urodzenia, ewentualnie rekord życiowy i najlepszy wynik w sezonie. A drugie to były listy biograficzne, takie rozszerzone. I tam były wszystkie osiągnięcia danego zawodnika, więc myśmy wycinali je, Włodek miał taką metodę, nożyczkami i przyklejali na listę startową, żeby to mieć jednym rzutem oka, bo w lekkiej atletyce wszystko dzieje się błyskawicznie i trzeba po prostu jednym rzutem oka móc. Potem zakreślaliśmy to cierpliwie, te najważniejsze rzeczy, o których chcemy powiedzieć czerwonymi, żółtymi, zielonymi flamastrami. Byle wyrazista. I Włodek nauczył mnie całej tej metody. Nauczył mnie też jakby całej kwestii jakby tego panowania narracyjnego nad wydarzeniem. Oczywiście, że my tam się na pewno od siebie różnimy, ale to chyba tak powinno być. I te skoki narciarskie. Ja już byłem bardzo doświadczonym komentatorem, kiedy przystąpiłem do skoków. Ludzie niełatwo czasami akceptują takie zmiany. Znają faceta z lekkiej, a tu nagle ma komentować skoki. Był Włodek Szaranowicz. No i jest babiarz. Więc różnie to z tym bywało. Ja oczywiście interesowałem się skokami w czasach, kiedy jeszcze ani Kamil Stoch, ani nawet Adam Małysz, no nie było ich na świecie, no bo tak to jest. No, pamiętam i skok Fortuny, i lata 70, i Stanisława Bobaka, i tak dalej. I Stanisława Daniela Gąsienicę, brązowego medalistę Mistrzostw Świata w Szczyrskim Plesie, i tak dalej, i tak dalej. No rzeczywiście, skoki pokazywano w telewizji, w PRL, również. Turniej czterech skoczni był obowiązkowy. Różnie to bywało z mistrzostwami świata. Niemiecki skoczek Hans Wozipiwo, pamiętam. Hans Wozipiwo, oczywiście, świetny na mamucich skoczniach. Był Hans-Georg Aschenbach. Tak, tak, to były wielkie nazwiska. I teraz przyszło mi komentować dyscyplinę, którą wszyscy oglądają, która jest na ustach wszystkich, nawet tych, którzy się nie znają. Mnóstwo szczegółów, tysiące szczegółów o naszych zawodnikach, bo to już nie jest tak jak dawniej, że wystarczy przypomnieć najważniejsze osiągnięcie, tylko teraz trzeba jeszcze powiedzieć, co lubi pić przed startem, jaki napój, co ma na kasku, jakiej muzyki lubi słuchać, czy gra na gitarze, czy nie gra, czy skacze 1,30 m dosiężnego, czy nie. No po prostu cała masa różnych, co tam z narzeczoną, co z dzieckiem, jak ma na imię, no cała masa szczegółów. Nie no, daj Boże przekręcić, że ten nie daj Boże przekręcić. Poza tym, wiesz, no, skoki narciarskie o tyle zmieniły się w stosunku do epoki jeszcze z lat 90., 80. czy 70., że teraz doszły te przeróżne przeliczniki. I właściwie komentator skoków narciarskich, jeżeli ma ekran realizacji telewizyjnej, ekran komputera i szybę, za którą patrzy, bo jest na przykład na skoczni, to przez tę szybę patrzy na minutę poświęconą danemu skoczkowi w konkursie, może przez 5-6 sekund. Następnie 20 sekund patrzy na ekran tam, gdzie jest pokazywany skok i zawodnik, a pozostałe 30 sekund to siedzi z nosem w tym komputerze. I patrzy na cyfry, jak się zmienia wiatr. Najpierw wyliczają jedną wartość wiatru, potem na dole ona jest korygowana. Ten zawodnik, ta zielona linia czasami się zmienia. Jest naprawdę tysiąc takich elementów rozproszenia i szczegółowatości, w których jest szansa ogromna na pomyłki, zwłaszcza w ocenie odległości skoku. No, Krzyż Pański, a oczekiwania wielkie. Więc takie to są moje trochę przygody. Jak lądowanie Bęgiem, zauważam, masz tych wszystkich wskazówek i tak dalej, musisz odpowiedzieć. 1500 zegarów. Także, wiesz, no ja oczywiście z tym wszystkim się oswajałem i oswajam i naturalnie, że jest mniej tych zawodników niż w lekkiej atletyce na mistrzostwach czy zawodach. Nie ma tego rozproszenia, bo w lekkiej atletyce mamy jednocześnie, wprawdzie jeden bieg, ale tam gdzieś rzucają, a gdzieś skaczą i trzeba się błyskawicznie przenosić, w tym orientować. Tego nie ma, bo mamy po prostu no, taką jedną konkurencję lekkoatletyczną, skok, którym jest skok narciarski. Ale
właśnie ta otoczka skoków, te oczekiwania, ta socjologia związana ze skokami narciarskimi, wszystko to powoduje, że no, trzeba dużo wiedzieć. Przemek, powiedz mi, gdybyś miał zrobić taki, nie wiem, top 3 imprez, wydarzeń sportowych, które skomentowałeś, jak to w tej chwili? Masz taką hierarchię, czy tak kilka wymieniasz jednym tchem, na przykład te, które tego? No bo na pewno ta sztafeta mieszana z zeszłego roku z Tokio, to był w ogóle majstersztyk, to nieprawdopodobne. No myślę, że to byłaby jedna z takich trzech transmisji, które pewnie najbardziej w życiu takim moim komentatorskim zapamiętałem. Mam jeszcze dwie, mianowicie finał Otyli z Igrzysk Olimpijskich w Atenach po złoto, jedyne złoto w polskim pływaniu olimpijskim, bo to była naprawdę, bo to był właśnie mój taki egzamin czeladniczy. To był mój egzamin czeladniczy. No i druga sprawa, mianowicie rekord świata polskiej sztafety 4x400 metrów mężczyzn na halowych mistrzostwach świata w Birmingham. Bo to chyba, to jakiś taki rodzaj natchnienia, który chwyciłem, dosyć niepowtarzalny. Myśmy tam nie tylko wygrali z Amerykanami. Tam Kuba na ostatniej zmianie Krzewina wyprzedził Amerykanina. A wydawało się to zupełnie, kiedy rozpoczynał tę zmianę, wydawało się, że walczymy o srebrny medal. A wyszło z tego złoto i mnie udało się nie pomylić, bo parokrotnie w życiu zdarzało mi się pomylić i powiedzieć na przykład, że no pozostaje nam walka o srebro. A tymczasem to tak było z Pawłem Czapieckim na Mistrzostwach Halowych Europy w Wiedniu, kiedy biegł z André Bookerem ze Szwajcarii, wtedy mistrzem świata z otwartego stadionu. Booker zawsze ostro otwierał, Paweł Czapiecki zawsze biegł na końcu i przed ostatnim tym 200-metrowym okrążeniem Booker miał 10 metrów przewagi, to jest nie do odrobienia w hali. A jednak Paweł, biegnący wciąż tym samym tempem, Booker zwolnił, wyprzedził. A ja powiedziałem, no pozostaje nam walka o srebro. I zawstydziłem się poważnie. Pomny tego, kiedy była ta sztafeta, to wierzyłem do końca. I Jakub Krzewina też wierzył do końca. I ta cała wspaniała sztafeta z Zalewskim, Krawczukiem, z Rafałem Omelką, pobiła, nie dość, że pobiła Amerykanów, to pobiła rekord świata. No to dla mnie to takie porównanie, mniej więcej jak pamiętam z młodości, jak Krzewińska biegła w Montrealu, albo na przykład Malinowski, jak biegł w Montrealu, pamiętasz te słynne... I w Montrealu, i w Moskwie. Tak, tak, tak. Kiedy w Moskwie wyprzedził, to pół okrążenia miał straty już. No, miał dużą stratę. Ja nieraz liczyłem, ile to tak naprawdę było straty, bo to nie było pół okrążenia. No, nieważne. W sumie wychodziło około 45 do 50 metrów tak, do Filberta Baja z Tanzanii. Ale no, gdzieś tam mentalnie, bo to jest tak, że jest rozmiar prawdziwy i rozmiar naszej wyobraźni i naszych emocji. Nasze emocje powiększają wszystko. Tak, takie jest prawo przeżywania czegoś. Jasne. Na żywo. Teraz jesteś rozproszony na wiele różnych działań. Praca jeszcze od tego, prowadzisz te teleturnieje. Tak, wiem, że na przykład te teleturnieje historyczne też oglądam. To jest też element twojej wiedzy, pasji, twoich zainteresowań, bo znamy się ileś lat doskonale i wiem, że to ty jesteś człowiekiem wielowymiarowym, człowiekiem renesansu i właśnie z przyjemnością raz oglądam, jak ty tam te pytania zadajesz, sobie myślę, że Przemek na pewno i tak wie, niezależnie od tego, że ma gdzieś tam napisane, nie? Aż tak dobrze nie jest, ale rzeczywiście bardzo się do tego przygotowuję i to faktycznie jest moja pasja, wielka. Zresztą prowadzenie teleturnieju to jest rywalizacja, to też są zawody. I to jest, mimo że to jest nagrywane, to dla mnie i dla zawodników to jest na żywo. Więc wiele rzeczy, takich interakcji się zdarza wspaniałych. Jest to bardzo szybki teleturniej, mówię o Wabanku. Inni są trochę giganci historii. To jest taki specjalistyczny teleturniej, w którym trzeba na zadany temat bardzo dużo i szczegółowo wiedzieć, trochę jak w wielkiej grze. Natomiast ja trochę teraz stronię od tego, co jest taką bieżączką. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że w tych bieżących wydarzeniach jest więcej emocji niż faktów. I dopiero po jakimś czasie możemy ocenić ich jakość i ich wartość rzeczywistą. Teraz wytwarzanie emocji stało się jakby podstawowym zadaniem, no bo emocje ściągają oglądalność, a oglądalność to jest to, co się rozlicza w telewizji. I przyznam się szczerze, że oczywiście tam, gdzie one są autentyczne, gdzie są wielkie zawody, to tak. Natomiast w momencie, kiedy są jakieś mniejsze wydarzenia, to nie tyle, że ja się nimi nie pasjonuję, to nie o to chodzi, tylko nie chciałbym udawać, że one są tak samo ważne w sensie intensywności przeżyć, jak te Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie. Tak, są komentatorzy, taka kasta przy piłce nożnej, przy innych, tak zwani krzykacze, którzy się pompują nieprawdopodobnie. Ja pamiętam z tych kursów naszych, tych szkoleń, tam taka mądra rzecz była powiedziana, żeby sobie zostawić właśnie na najważniejsze imprezy typu Mistrzostwa Europy, Świata czy Igrzyska Olimpijskie trochę zapasu tych emocji, a nie wszystko
okazji jakiegoś tam meczu wystrzeliwać, jakby to się nie wiadomo co działa. Wiesz co, to kiedyś to było w ogóle za tych czasów, początku lat 90. to jako wzór dawano nam komentatorów niemieckich i trochę radzieckich. Bo oni byli bardzo konkretni, mało emocjonalni. Natomiast Włosi, Brazylijczycy, wykrzykujący, to wtedy było puszczane jako ciekawostka. A w tej chwili od komentatora piłkarskiego wymaga się, żeby samogłoskę O przy golu, zwłaszcza jeśli to byłby gol dla reprezentacji Polski, to musi te przynajmniej 20 sekund pociągnąć. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo jeżeli pada bramka dla Polski, to faktycznie jest powód do wielkiej radości. Ale już kiedy pada bramka dla jakiegoś przedsiębiorstwa angielskiego, które akurat gra z przedsiębiorstwem hiszpańskim, prawda, i ma 5 składów zawodników, które uprzednio wykupiło innym, żeby broń Boże nie zasilili szeregów tych innych drużyn, bo mają do dyspozycji budżet na poziomie tam 200 czy 500 milionów dolarów, to przyznam szczerze, że już na to się tak mocno nie biorę. Kiedyś było więcej romantyzmu. Dlatego, że Puchar Europy, czyli to, co było przed Ligą Mistrzów, te rozgrywki potrafiły wygrać drużyny zaskakujące. No, Steaua Bukareszt potrafiła wygrać taki Puchar Europy znienacka, czy wysoko dojść potrafiły inne drużyny. Słuchaj, nie dopytałem cię, no. Bo chciałem powiedzieć o... A o co mnie chciałeś dopytać? O tę twoją imprezę marzeń sportową. Czego byś oczekiwał jeszcze, jeśli chodzi o... Chciałbym normalnych igrzysk olimpijskich. Takich, w których... Bo pamiętasz, że kiedy myśmy byli dziećmi czy młodzieńcami, to były te igrzyska. W Montrealu nie było przecież prawie całej Afryki. W Moskwie to nie było Stanów Zjednoczonych z przyległościami. W Monachium było z kolei afera z palestyńskimi terrorystami. Tak, no to każde igrzyska coś przynosiły w sobie. Całe lata 70. To zresztą jeszcze igrzyska w Seulu były też, no bo na przykład kubańskich bokserów, bo Kuby nie było akurat. Więc ja chciałbym normalnych igrzysk. Czy to będzie możliwe w Paryżu? Boję się, że nie. Że do Paryża, do 2024 roku, wszystko co związane z wojną rosyjsko-ukraińską, to się jeszcze nie skończy, a zatem i pewne wykluczenia. Poza tym, jak jest wojna, bo ta... O to jest tak, że w dzisiejszym świecie, dzisiejszy świat trochę zmienia konwencje. Ta wojna wręcz w wymiarze światowym w gruncie rzeczy trwa. Wprawdzie bomby spadają i strzały są na Ukrainie, ale ona w inny sposób roztacza koła. I na wojnie sport, jak były, no, były igrzyska pandemiczne, jeszcze te w Tokio to jakoś dało się przeżyć, ale już te w Pekinie zimowe to już były tak pandemiczne, że można było się powiesić. Tym bardziej z naszą Maliszewską i tak dalej, i tak dalej. Natomiast twierdzę, że niektóre rzeczy się nie starzeją. Ja jestem bardzo związany, przypuszczam, że ty też, z Mistrzostwami Świata w 1974 roku, z tamtą drużyną, z tamtymi piłkarzami, wielu z nich znaliśmy, osobiście znamy. I mimo wszystko sposób komentowania Jana Ciszewskiego, przepraszam, przecież nigdy go nie poznałem osobiście, a już broń Boże nie miałem zaszczytu przejść na ty, że on się nie starzeje, że ten gość miał takie czucie właśnie tego widowiska, to o czym mówił Gustaw Holubek, o czym mówił Jan Englert kiedyś, słuch na widowisko, że jego komentarz się nie starzeje. To, bo wiele komentarzy się starzeje. Jest taki wzorzec, jak się, jak się widzi po jakimś czasie, to widać, że dzisiaj no, poprzez tę większą liczbę informacji to ludzie się... Ale on się nie zestarzał, wielu innych się też nie zestarzało. Są pewni klasycy i to całe szczęście. Jest wielu bardzo zdolnych obecnie komentatorów. Nie jest tak, że przyszło dwóch starszych panów i zaczyna tutaj roztrącać nosem. Są znakomici komentatorzy, których podziwiam. I dzisiaj komentują, żeby nie pominąć nikogo, to nie wymienię żadnego, żeby nie rozdrażniać. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o zagadnieniu związanym... A, nie pamiętam. Widzisz, urwał mi się wątek. I tak mi się czasami zdarza. I to są moje największe wpadki. Dlatego zawsze mam przy sobie notatki, żeby nie zapomnieć o czymś, o czym bardzo chciałem opowiedzieć, ale być może nie miałem tego powiedzieć teraz. Ja ci powiem anegdotę z zeszłego tygodnia, a propos tych takich zapomnień i tak dalej. Jest taki chłopak, który się nazywa Dawid Stachyra. Jego ojciec Janusz Stachyra jeździł kiedyś w Stali Rzeszów, nie? I akurat w zeszłym tygodniu komentowałem z nim pierwszą ligę żużlową i wiedziałem, że on robi taki numer, że jak mówię, a dzisiejszy mecz komentują, pokazuje na niego, on mówi Edward Durda i ja wtedy muszę odwrotnie i tak dalej, nie? No i przygotowałem się do tego i zaczynamy ten mecz, no i on tam, ja mówię, no i dzisiejsze spotkanie komentują dla państwa, on mówi oczywiście Edward Durda, ja spokojnie
Dawid Stachera i tego jedziemy. Mecz się tam odbył 2 godziny i na pożegnanie to samo jest, nie? A on cały czas mówi mi o tym, że on jechał z Dawidem Rempałą na ten mecz, też z takiego klanu Rempałów, który z kolei w Tarnowie jeżdżą. Oczywiście. Tak. I on mówi, że akurat podjechał do Tarnowa, jechał razem samochodem tego i w tym meczu akurat jeździł ten Dawid Rempała i tak dalej. No i jest końcówka tego meczu, już trochę byłem taki zmęczony, jak ty mówisz też, już tam chwilami się wyłączałem. No i jest znowu to samo. Ja mówię, no i dziękujemy Państwu za uwagę, żegnałem się z Państwem. Dawid Stachera przypominam, nie? On mówi, Edward Durda, ja od razu tak machinalnie i Dawid Rempała. Zakończyłem ten sposób. Słuchaj, to ja miałem takie zdarzenie, które mi dało dużo do myślenia. To było 20 lat temu, finał Ligi Światowej w Katowicach. Ja prowadzę studio, Spodek, duża wrzawa, siedzę na koronie, jest tam studio i siedzę ze Zbigniewem Zarzyckim. I jestem taki rozproszony, bo to dźwięki do mnie dochodzą, tu mam coś na słuchawkę, wypada mi słuchawka, czołówka, wchodzimy. Dzień dobry, witam Państwa. Za chwilę, a w naszym studiu gość, ekspert, złoty medalista z Montrealu. I zaciąłem się. Imienia zapomniałeś? I Zbyszek Zarzycki mówi, Zbigniew Zarzycki, przepraszam, Zbigniew Zarzycki. Zbigniew Zarzycki nie mógł mi tego nigdy zapomnieć. Okay. Ja mówię, przepraszam cię Zbychu, ale ja po prostu, no zaćmiło mnie, to jest coś strasznego. Człowiek... Nieraz imię ucieknie, u nas tak. W kanale Plus była reporterka, nie wiem, chyba się nie obrazi, ale do nas, w każdym razie wiedzą ludzie, o kogo chodzi. I kiedyś robiła w Parku Maszyn w Rzeszowie, właśnie jeszcze była ekstraklasa żużlowa w Rzeszowie. Rafał Wilk był taki zawodnik, tak. No, ja też już tamtego. A my jesteśmy właśnie tam w boksie z żużlowców Stali Rzeszów, przy mnie i zapomniała imienia. Jest pan Wilk, jakoś tamtego, nie? Bo tak niby było po imieniu. No to ten fajnie, sam Wilk, tamtego, który miał nie? Potem ten później ciężki, wypadek, no tak, i tak. Potem został mistrzem paralimpijskim. I to nie raz, wielki sportowiec. Natomiast mnie się z kolei taka sytuacja, jak miałem zapowiedzieć materiał jednego z naszych kolegów, Mariusza Jankowskiego, zwanego Jankesem, bardzo sympatycznego. I pamiętam, że też miałem go zapowiedzieć, kompletnie czarna dziura i przypomniało mi się, że to Jankes. A za chwilę materiał, który przygotował Jankes. Wszyscy pamiętam, że strasznie się ze mnie śmiali, że Jankesa. Natomiast wiesz, ja już wiem, co chciałem opowiedzieć. Pamiętasz nazwisko Jałocha? Tak. I piłkarz Wisły Kraków, tak. I piłkarz Legii Warszawa, tak. Ale był jeszcze bramkarz Jałocha. Tak, był. I Stal Mielec, Stal i bodajże Rzeszów. Rzeszów. Stal Rzeszów. I wyobraź sobie, że do teleturnieju Wabank zgłasza się człowiek, pięknie gra zresztą, i mówi mi, że jest synem właśnie tego bramkarza Jałochy, który był wtedy w zasięgu zainteresowań również Kazimierza Górskiego tamtych lat. Ostatecznie w drużynie się nie złapał, nie był tym jednym z trzech bramkarzy, ale był moment, że był najlepszym bramkarzem ligi. Na przykład, nie pamiętam, gdzieś tam w połowie lat 70. został uznany najlepszym bramkarzem. Więc takie różne skojarzenia i koincydencje się zdarzają. Tych nazwisk, wiesz, lata lecą, coraz więcej przybywa. Ja też kiedyś, pamiętam, pomyliłem się. Henryk Jałocha chyba ten był ten. Bo ten z Wisły to był... Marcin Jałocha to z Legii. Jan Jałocha z Wisły, a ten był chyba Henrykiem Jałocha. Henryk chyba, tak. To ja kiedyś właśnie komentując jakąś galę bokserską też pomyliłem, bo siedział pan Ptak i ówczesny prezes Polskiego Związku Bokserskiego. No i ja powiedziałem, że to właśnie prezes Polskiego Związku Bokserskiego, pan Antoni Ptak, a Antoni Ptak to był sponsor UKS-u, a to był Czesław Ptak, nie? Tak. Te imiona się... Nieraz często jak Michała i braci Żewakowo w ogóle widzę, to się muszę tak zastanowić przez chwilę, czy to jest Marcin, czy Michał. Słuchaj, tak samo jak miałem z naszym chodziarzem Gancarczykiem i z Romkiem Gancarczykiem. A naszym tak samo miałem, naszym wybitnym aktorem, mój kolega z roku, ale tak samo miałem z Piotrem Żyłą i moim kolegą z roku ze szkoły teatralnym Grzegorzem Żyłą, że początkowo często mówiłem Grzegorz. To prawda. No, a popatrz, ile, jak często nazwisko się powtarza Włodarczyk w polskim sporcie, prawda? Bo Anita Włodarczyk, no to wszyscy wiedzą, trzykrotna mistrzyni olimpijska. Ale była Anna Włodarczyk, kiedyś rekordzistka Polski, do dzisiaj halowa rekordzistka Polski w skoku w dal. Była oczywiście Urszula Włodarczyk. Bokser, między innymi Diablo Włodarczyk. No naprawdę, niektóre nazwiska powtarzają się nadal często. Tak, nadal. Słuchaj, kochany, powiedz mi jeszcze, masz czas poza zajęciami zawodowymi na chodzenie do teatru, czy do kina ewentualnie, czy to już tylko telewizor raczej? Trochę rzadko, przyznam ci się. Chociaż bardzo chętnie chodziłbym do teatru, tylko trochę się boję tego teatru, bo współczesny teatr skupił się na obrazoburstwie i fizjologii. I myśli, że jest przez to bardzo odkrywczy i nowatorski.
Z klasycznych sztuk robi się jakieś przedziwne kombinacje, jakieś wariacje. Hamlet jest... No to, że Hamlet był kobietą w wykonaniu Teresy Budzisz-Szklanowskiej, to było wybitne, wspaniałe przedstawienie Andrzeja Wajdy i oglądało się jakby od tyłu, od kulis. I to, co do takich eksperymentów nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Natomiast zrobienie z Gustawa Konrada kobiety już w inscenizacji Dziadów, to już chyba jest jednak postawienie rzeczy na głowę. Zwłaszcza, że bardzo często są to pomysły inscenizacyjne, które byłyby kompletnie obce autorom tych sztuk, więc jest to jakoś w moim przekonaniu nieuczciwe wobec... Jeżeli chcecie coś zagrać, napiszcie swoją sztukę po prostu. Otóż napiszcie to. Swoją sztukę, ale nie korzystajcie, bo to już są autorzy, którzy nie domagają się swoich praw, nie żyją, spadkobiercy już nie żyją, więc możemy ich dowolnie cytować i zrobienie z nich jakichś hybryd... Takie skandalizowanie za wszelką cenę, to tak kiedyś w dalekiej analogii u Szefera, kiedy spotkało się dwóch aktorów, jeden pyta drugiego, czy wiesz, co się o tobie mówi, a drugi mówi, nie wiem, co się o mnie mówi, ale o tobie się w ogóle nic nie mówi, to na tej zasadzie. Albo znany, znaczy jego największą zaletą jest pewność siebie. Tak. To jest też z Szefera i to też jest znakomity cytat. Albo znany z tego, że jest znany. Nie? Ja bardzo natomiast... Przez dłuższy czas interesowałem się kabaretami. Tak się złożyło, że miałem taki zaszczyt zagrać z kabaretem Moralnego Niepokoju. O, super, uwielbiam. Z Robertem Górskim. To jest mój najlepszy innymi. Kabaret. Bez... I zagrałem nawet w skeczu Diabła, a skecz dotyczył, bo to było jeszcze przed tym, kiedy Polska wygrała 2-0 z Niemcami. To jest wtedy, można gdzieś znaleźć w internecie? Na pewno, na pewno. Okay. I chodziło o to, że kibic, ojciec i syn zaprzedali duszę diabłu, żeby tylko Polska chociaż raz wygrała z Niemcami. No, nie zdradzam puenty, natomiast reżyseria Beata Harasimowicz, to było ładnych parę lat temu. Poza tym byłem i jestem wielkim miłośnikiem kabaretu Hrabi, a także kabaretu Potem, który został rozwiązany w roku 98, ale potem Joanna Kołaczkowska i Darek Kamys założyli właśnie kabaret Hrabi, więc to jest jakaś taka ciągłość tego, co Władysław Sikora zrobił i oglądam wciąż ich fragmenty. Byłem na przedstawieniu Wady i Ważki kabaretu Hrabi. To są, i to jest też wysokiej próby kabaret, taki nawiązujący, bo to też jest w dużej mierze kabaret, który ma dobre teksty, taki trochę literacki kabaret, jak uwielbialiśmy kabaret starszych panów, bo to był kabaret literacki. Uwielbialiśmy kabaret Dudek, bo to był kabaret literacki. No, to właśnie kabaret Hrabi czy kabaret Niemoralnego Niepokoju to jest ta najwyższa próba. Lubię też inne, nie tak, że dyskwalifikuję. Ale masz poczucie humoru, bo zawsze taki byłeś, zawsze lubiłeś sobie, choćby tak jak jeszcze w czasach telewizyjnych, kiedy w czasie mojej w sumie dosyć krótkiej przygody z TVP śpiewaliśmy piosenki, ja, ty, Jacek Laskowski, Jacek Banasikowski, też szlagiery przedwojenne przy okazji tam wyjazdu na niektóre imprezy, to było też kapitalne. Kochać nie warto. Tak, ano, październikowa. Przemku, słuchaj, dziękuję ci bardzo za obecność w tym programie. Bardzo dziękuję okazji, za zaproszenie. Składam ci gratulacje z okazji 30-lecia pracy w telewizji. Wzajemnie, Edwardzie. Tak, i oby to jeszcze długo, długo z okazji 30-lecia debiutów w telewizji i pracy telewizji. Tak no, pięknej. I życzę ci, wiesz, ponieważ jesteś człowiekiem, który fantastycznie spisuje się w tej chwili w roli przede wszystkim komentatora sportowego, żebyś mógł relacjonować wielkie imprezy z sukcesami naszych chłopaków, naszych dziewczyn na arenach międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję. Tego ci również życzę, Edwardzie, żeby to, co najważniejsze w sporcie, czyli prawdziwa, autentyczna walka, niezakłócana dopingiem, sporami politycznymi, dyskryminacjami i brakiem widowni na trybunach, żeby się toczyła. O, i tego państwu też bardzo serdecznie życzę, bo jak powiedział Bohdan Tomaszewski, sport bez emocji jest nie do zniesienia. Jasne. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczyska. Pa. Pa.